The choices we make, no matter how small, can put us on a path to greatness or lead us down a road to ruin. The choice to define your own path, to be who you want to be. Cześć! Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. No, szykujemy się już do ostatecznego starcia tutaj na wyspie. To znaczy, to jest taki fragment między Półwyspem Peloponeskim a właśnie Grecją kontynentalną w miejscowości Megara. Wydaje mi się, że nie bez przyczyny się tu znaleźliśmy. Bo Megara była sojusznikiem Koryntu, który z kolei był w sojuszu ze Spartą. No i Ateńczycy zablokowali Megarę. Był taki konflikt między różnymi państwami. Akurat tutaj z tego wynikło, że Ateny zablokowały Megarę. Zablokowały możliwość wpływu ich statków do portów ateńskich, tak samo embargo na wszystkie towary z Megary. Jest to jedna z przyczyn wybuchu wojny peloponeskiej. A jak sobie spojrzymy na mapę, to ja już Wam o tym mówiłem, Megara jest w takim strategicznym punkcie łączącym właśnie Attykę tutaj z Półwyspem Peloponeskim. Jest na środku, tutaj jest Korynt. No i taki punkt łączący. Z tego co zauważyłem akurat tutaj w grze, widać było, że Ateńczycy opanowali Megarę. Kilka tutaj obozów było pod Nisaja. Tutaj też chyba były takie porty Ateńczyków. My osłabiliśmy ten teren, jesteśmy już teraz gotowi, żeby wykonać zadanie główne, fabularne, ostateczne uderzenie. Po osłabieniu ateńskich wpływów Megaris Cassandra dołączyła do Spartan podczas bitwy, która miała przesądzić o podbiciu regionu. Nadszedł czas, aby zamienić niebieskie sztandary na czerwone. Czyli tak naprawdę ja będę się starał tutaj grać neutralnie, ale akurat teraz, w tej chwili staniemy po stronie Spartan. Off we go now. A jeżeli chodzi o ten konflikt w ogóle, to jest taki trochę kontrowersyjny. To znaczy chyba jedno, wszyscy są zgodni z tym, że taką główną... Kto jest winowajcą wybuchu tego konfliktu, to na pewno będą to Ateny. Generalnie chodziło tutaj o wpływy i władzę. Dobra. Po tędy spokojnie przejdziemy. Ja już się nie mogę doczekać tej bitwy, bo jest to coś nowego w porównaniu do na przykład Originsa. Będziemy mieli możliwość udziału w takiej wielkiej potyczce, takiej wielkiej, epickiej walce. Zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. Ciekawe, czy jesteśmy gotowi tutaj do walki. To mogłem sobie zebrać tam skóry, na pewno było, ale już jedziemy dalej. Zaraz, jak to? Chyba tędy jest. Nie, zaraz. Już ten stamper jest. Zapomniałem, już długa przerwa. Zobaczymy, może tędy przejedziemy. No przepiękna jest ta Grecja. Naprawdę. Można sobie fajnie pozwiedzać ją tutaj w grze. Ktoś tam przeżywał strasznie. Dobra, może faktycznie zjedziemy z konia. Czyli mamy tutaj kowala obozowego. Wiesz, ten stentor jest tutaj.
I hear good things from my commander's mercenary. What news do you have? The Athenian commander is dead. Megaris is ready to fall. Good. The wolf has ordered the attack. I'm glad you're here to join us in our march to glory. I'm proud to fight by your side. Yes, you have earned your place. We will win the day for Sparta and the wolf. Come, we must reach the forward camp. No nie wiem, czy my się przygotujemy. Dobra. Ready. Follow me. We must prepare for the battle ahead. So, tell me about the wolf. He is a great man. He will lead Sparta to victory against them. No, no. What is he like as a man? As a father? He is to be admired. Strong. Caring in his way, but sometimes I... Yes? Nothing. Just... He gets this faraway look in his eyes. And I sense a sadness. He is Sparta's general. But he is also made of flesh and blood. Life cannot be lived without some regrets. Ciężko nad nim nadążyć. Dopasować się do jego ruchu. A trochę nam Stentor opowiedział o wilku ze Sparty. Czyli... Notabene naszemu, o naszym ojcu. No tak, widzieliśmy tam na początku w prologu gry. Aha, w prologu gry to była bitwa pod Termopilami, ale później właśnie ofiara. Nie wiem, co ta Kassandra powiedziała. A była tam ofiara złożona z brata Kassandry. No dobra, tu dołączyliśmy. Zastanawiam się, tak, przygotujmy się może, bo już chyba nie będzie innej okazji. Chyba weźmiemy sobie, rozbudujemy tutaj zdolność mistrz broni. Dbaj o czystość i naoszczenie broni zwiększa obrażenia wojownika o 20%. Chyba sobie to rozbudujemy. Aha. Tak, tutaj rozbudowaliśmy, to znaczy zwerbowaliśmy sobie Odessę i tak, tutaj taka, nie wiem czy o tym wiecie, jeżeli rozbudujemy kadłub, będziemy mogli możliwość, właśnie odkryje nam się prawdopodobnie ten slot do werbowania załogi. Ile to nas kosztuje? 1400 drachm. Rozbudujmy sobie to. A i dzięki temu możemy, tak, mamy tu Femiosa i od razu dołączymy do nas Odessę. Jeszcze nie wiem, czy ja tu jeszcze kogoś mam? Nie. Dobra. No dobra, to tak. A jeszcze jedna... Jeszcze jedna kwestia. Zobaczmy sobie na ekwipunek, jak my tu jesteśmy wyposażeni. Co ja tu mam? Może do bitwy założymy ten strój? Tak dla odmiany. Tylko że kurde, ja go sobie przecież nie usprawniłem. Dobra, to hełm chociaż będzie bojowy. Nie mam tu i tak nic lepszego przecież. Dobra. Tu coś mam. Jeszcze zobaczmy karwasze. Dobra, nie mam lepszych. Tak trochę na bojowo będziemy ubrani. No to jesteśmy gotowi do walki. Are you ready to crush the Athenians? Podboje. Gdy siła polis spada do niskiego poziomu, pojawia się możliwość rozpoczęcia jego podboju. Z udziału w podboju zarówno Ateny, jak i Sparta przyznają nagrodę w postaci epickiego wyposażenia. Obrona polis jest łatwiejsza, ale zapewnia mniejsze korzyści. Atak na polis jest trudniejszy, ale i bardziej opłacalny. Czyli my chyba atakujemy, także
Także bardziej nam się to opłaca. No to ruszamy. Jednej rzeczy chyba nie zrobiłem. Ciekawe, czy będziemy mogli to w trakcie walki zrobić. Niezła zawierucha, kurczę. Dobra. Zajrzymy się tutaj. Wiecie, chciałem poszukać jakiegoś kapitana. Będzie takie proste. Kurde, na razie tutaj. Że nie używam zatrucia. O, jest kapitan, dobra. Jest jakiś kapitan? Kurde, ale... Inaczej sobie wyobrażałem, że ta walka będzie przebiegać, że będę miał tu jakąś kontrolę, ale to wychodzi, że ja cały czas muszę się... Kurde, nie dadzą mi. Chciałem chociaż jednego kapitana zabić, a to... Chyba nie będzie wydane. Cały czas mnie kurde atakują Atańczycy pomniejsi. Dobra, jest jakiś. Dobra. Jest kapitan zabity wreszcie. Kolejny kapitan. Dobra, chciałem tutaj jak najmniej takich pobocznych żołnierzy wprowadzać, ale wygląda na to, że to nie jest takie proste. Tak jak wam mówiłem, to jest moja pierwsza tutaj potyczka taka większa. Także trochę lamię, ale chyba nam się to wszystko uda. Dobra, jest kolejny kapitan. Kurde, co się dzieje? Kurde. No nie wiem, kurczę, muszę chyba. W
ten sposób skasować. O, masakra. Ale tak, cieszę się z zabitych trzech kapitanów. Może resztę przemilczmy. Nie wiem, pasek mi się, kurczę, z adrenaliną skończył. Nie mogłem wykonać ciosów pozbawienia tarczy. The wolf requests the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander wishes. I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. It appears I have other matters to attend to. No, chyba wilk ze Sparty widział naszą walkę. Chyba mu się podobało. Zdobyliśmy hełm. Punkty doświadczenia. No i przejdźmy teraz. Porozmawiajmy. A, dobra. Idziemy w bojowym stroju. Udało nam się. Dostaliśmy pochwałę tutaj od żołnierzy spartańskich. No i idziemy pogadać z naszym ojcem. Aha, jeszcze dodam, bo... Muszę tutaj takie swoje przemyślenie jeszcze powiedzieć. Widzieliśmy tutaj ofiarę, którą musiał złożyć wilk ze Sparty, ze swojego dziecka. A wiąże się to z tym, że no, najważniejsze dla Spartan była ich ojczyzna i tak naprawdę dodatkowo na pewno tutaj wyrocznia delficka przepowiedziała coś takiego, że właśnie musieli tą ofiarę złożyć. Było to może bardzo okrutne, ale adekwatne do tamtych czasów. Na porządku dziennym takie rzeczy się działy. Ofiary z ludzi, żeby po prostu przebłagać przychylność w bitwie. Na pewno chodziło o jakieś starcie wojenne, bo to przecież Spartanie są. Dlatego właśnie poświęcony został Alexis, a przy okazji jeszcze wszyscy myślą, że zginęła też Kassandra, ale jak widzimy, Kassandra ma się dobrze. No i po kilkunastu latach spotka się teraz ze swoim ojcem. So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. Here, Pater. It's been a long time. Impossible. Kurczę, masakra. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed that Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty anymore. I can't change the past. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? Nie będziemy likwidować naszego ojca.
Jakoś będzie musiał z tym żyć. A, poprosimy go o informację. You've avoided the past long enough. Now you will answer to me. Though you deserve death, there is no honor in vengeance. You must face the ghosts of your past, Pater, and that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you, to protect both of you. I loved you and your brother. As if you were truly my own. But you were never mine. What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Find her? Whatever Mayne is, she knows far more than I do. Where will you go? To find my honor. Beware the snakes in the grass, Cassandra. I need to get out of here. I should head back to Varnavas. To niezła informacja uzyskaliśmy teraz od Nikolaosa, że nie jest naszym prawdziwym ojcem, czyli jest tylko przybranym. Powiedział nam, że więcej informacji może nam powiedzieć tylko nasza matka. Także to wszystko chyba, jeżeli chodzi o Megarę. Będziemy się stąd zabierać. Stoczyliśmy fajną bitwę, to znaczy to była moja pierwsza bitwa, także dobrze, że nie zginąłem, cieszę się. Myślę, że kolejne bitwy będą lepsze. A w tym odcinku to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam już do następnych materiałów. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.